Szanowni Państwo, za nami kolejny tydzień koronawirusowej wirtualnej rzeczywistości. Myślę, że nauczyliśmy się funkcjonować w tych nowych warunkach, przetarliśmy wiele nowych ścieżek. Wszyscy Państwo tęsknimy za powrotem do tego normalnego życia, do spotkań, normalnych spotkań, twarzą w twarz z kolegami, z przyjaciółmi, do spacerów bez masek na twarzy, do kolegów, do grup studentów, z którymi się spotykamy. No cóż, myślę, że mając głęboką wiarę, że to wszystko wróci do normalności już niedługo, musimy działać tak, jak pozwalają nam realia. Czyli znów przypomnę, zachowując maksymalną ostrożność, dbając o naszych bliskich, wykorzystując to, czego nie mieliśmy kiedyś, a dziś mamy, możliwość zdalnej komunikacji, której się coraz lepiej, coraz łatwiej uczymy i coraz łatwiej to wykorzystujemy. Co chciałbym dzisiaj Państwu przekazać, co chciałbym, żebyście się Państwo, czego byście Państwo dzisiaj dowiedzieli? Po pierwsze, zacznę od tego, co kluczowe w perspektywie najbliższych tygodni. Otóż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleciło zdalne funkcjonowanie uczelni do 24 maja. Dzisiaj ta rekomendacja pokazała się oficjalnie, ale to są tylko rekomendacje. W środę na ten temat będziemy rozmawiać z rektorami uczelni Wrocławia i Opola, gdzie podejmiemy decyzję. Nie ukrywam, że rektorzy oczekują naszych rekomendacji, rekomendacji naszych ekspertów i poprosiłem o nie. Jak tylko te decyzje zostaną podjęte, natychmiast je Państwu zakomunikuję. Chcę podkreślić to po raz kolejny. Przy wszystkich decyzjach, jakie będziemy podejmować, absolutnym priorytetem jest i będzie zapewnienie pełnej ochrony i bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i studentów, którzy działają w szpitalu, dla pracowników, studentów, którzy pracują poza szpitalem, na wolontariacie, na całym terenie Dolnośląskiego Województwa i dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego, pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Przy tej okazji chciałem bardzo gorąco podziękować grupie naszych studentów wolontariuszy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Wymienię te osoby, bo ich działania, ich aktywność, ich oddanie zostało zauważone. Pan Maciej Daszkiewicz, pani Marlena Telenga, pan Dawid Żylek, pan Wojciech Pabian, pani Martyna Barska i pan Michał Patelski. Tak jak powiedziałem, Państwa zaangażowanie jest zauważone. Dziękuję Państwu w imieniu swoim, w imieniu dyrekcji szpitala. Pani Marleno, do Pani kieruję swoje szczególne podziękowania za wspaniałą koordynację tej działalności, tych wszystkich Państwa działań. Proszę Państwa, kilka słów na temat tego, czym zajmowaliśmy się w ostatnich dniach. Bardzo ważna sprawa awansów naukowych. To jest to, o czym Państwo wielokrotnie rozmawiali, co Państwo nas prosili, a więc zgodnie z sugestiami, jakie dostaliśmy od Państwa, zaproponowana została w przypadku awansów na stanowisko profesora uczelni alternatywna ścieżka dla tych osób, które uzyskały stopień doktora habilitowanego do roku 2020. Tutaj, tak jak Państwo prosili, zrezygnowaliśmy z kryterium mediany, zwiększając wagę kryterium dotyczących publikacji, co jest zgodne z Państwa oczekiwaniami. Te dwie ścieżki awansu obowiązywać będą do końca września przyszłego roku. Da to czas wszystkim osobom, które od dawna przygotowywały się do awansu według tych zasad, które obowiązywały kiedyś, żeby ten proces zakończyć. Osoby, które są na początku drogi, będą miały jasne wytyczne i od roku 2022 będziemy wszystkich oceniać według już jednolitych kryteriów. Kolejna bardzo istotna rzecz. Zaproponowaliśmy zmianę w kontekście osób starających się o stanowisko adiunkta. Szereg osób zwracało uwagę na to, że obowiązek opublikowania wyników pracy doktorskiej mogło uniemożliwić wielu z Państwa ponowne ubieganie się o to stanowisko, gdyż w poprzednich latach ten wymóg był dość liberalny z wielu względów. Dlatego po dłuższej dyskusji komisja zarekomendowała, by obowiązek publikacji doktoratu utrzymać
wyłącznie w stosunku do adiunktów badawczych. To jest niesłychanie istotna sprawa. I w końcu kolejna informacja, dobra, ważna informacja dla studentów i wykładowców. Dostałem informację od Państwa dziekanów, że jesteśmy przygotowani do egzaminu w formie zdalnej. Gdyby okazało się, że taka konieczność będzie w przyszłości, informacje szczegółowe podamy, ale myślę, że decyzje, tak jak Państwo wiedzą, będziemy podejmować w zależności od sytuacji. Ważne jest to, że na każdym z naszych wydziałów system będzie działał jednolicie. Kolejna ważna informacja dotycząca pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Liczne rozmowy z kolegami, z szefami klinik, rozmowy z lekarzami na oddziałach, z pielęgniarkami w Centrum Chorób Serca u mnie, spotkania w rektoracie, wreszcie wczorajsza rozmowa z panem dyrektorem Pobrotynem upewniły mnie, że praca w trybie 12/24 na ten moment jest z wielu względów nie do przyjęcia. Tak samo jak wiele innych sugestii, które pojawiały się w przestrzeni publicznej i które miały obejmować zmiany w przyszłości, też nie są na dzisiaj do zaakceptowania. Dlatego w tej sytuacji razem z kolegium rektorskim i z panem dyrektorem podjęliśmy wczoraj decyzję o przygotowaniu alternatywnego planu pracy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na najbliższy miesiąc i ten plan przedstawimy Państwu na początku przyszłego tygodnia. No i ostatnia część tego, co chciałem dzisiaj Państwu przekazać, co przed nami. Otóż w środę wieczorem kolejne wirtualne posiedzenie Senatu. Ostatnie poszło bardzo dobrze. Omówimy m.in. kwestie związane z możliwością tajnego głosowania elektronicznego. Proszę trzymać za nas kciuki. Będziemy po raz pierwszy testować nowy system takiego głosowania. Ja mam osobiście nadzieję, widząc przygotowania, że system świetnie się sprawdzi. Będziemy mogli podejmować kolegialne decyzje, zwłaszcza, że Państwo, zarówno reprezentujący szefowie rad dyscyplin, jak i Państwo dziekani, taką konieczność nam sygnalizują od dłuższego czasu. Senat pochyli się nad kalendarzem wyborczym i z wszystkimi informacjami podzielę się z Państwem podczas naszego następnego spotkania. Proszę Państwa, dobre wiadomości to takie, że przed nami majowy weekend, kilka dni, mam nadzieję, odpoczynku nie dla wszystkich, ale dla większości z nas. Mam nadzieję, że to będzie dobry dla nas wszystkich okres. Złapiemy trochę oddechu, odbudujemy się psychicznie, fizycznie. Nie sądzę, żeby te obostrzenia, które są i które muszą zostać, no jakoś przekreśliły chęć tego i nasze możliwości, to co będziemy robić. Ja też liczę na to, że nadrobię pewne zaległości, może trochę poczytam, na pewno będę dużo biegał. Też Państwa na to bardzo namawiam, czyli park, las, bieganie, rower, to wszystko jest możliwe. I tak jak zawsze zachęcam Państwa do kontaktu. Proszę o maile, proszę o telefony, proszę o kontakt. Postaram się reagować i odpowiadać. A tymczasem dziękuję Państwu. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.